Witajcie. Lubicie się bawić? Pewnie, że tak. A czy lubicie słodycze? No pewnie, cóż za pytanie. Każde dziecko lubi słodycze. Dlatego nasze dzisiejsze zajęcia będą oscylować wokół takich maleńkich przyjaciół ludzkości, którzy produkują przepyszne słodkości. Dla tych, którzy mnie nie znają, mam na imię Ania i prowadzę pracownię Kreatywna Karuzela. A jeżeli jesteś z nami po raz pierwszy, koniecznie wduś ten czerwony guzik z napisem subskrybuj, tak aby zmienił kolor na szary. W ten sposób nie przegapisz kolejnych odcinków. A dziś, z racji tego, że lubimy się bawić i lubimy słodkości, wykonamy ruchome obrazki z pszczołami, bo o nich właśnie mowa, które latają nad łąką, zbierając pyszny, słodki pyłek i nektar kwiatowy. Ale tak naprawdę to nie jedyny powód. Myślę, że ważniejszy jest taki, że za dwa dni, czyli w środę, 20 maja, obchodzimy Światowy Dzień Pszczoły. Jest to bardzo ważny dzień, dlatego że pszczoły są gatunkiem zagrożonym. Jeżeli nie będzie pszczół, nie będzie jedzenia. Jeżeli nie będzie jedzenia, nie będzie też nas. Dlatego o pszczoły należy dbać, i należy je chronić. A co możemy zrobić my, żeby zadbać o pszczoły? Taką najprostszą rzeczą, którą możemy zrobić, niezależnie od tego, czy mieszkamy w domach z ogrodem, czy w mieszkaniach z balkonem, to wysiew lub sadzenie roślin miododajnych, takich, które dostarczają pyszny pyłek i nektar dla pszczół. Co będzie nam potrzebne do wykonania dzisiejszego zadania? Będziemy potrzebować taki gotowy szablon, który możecie pobrać tutaj pod tym odcinkiem, ale możecie też stworzyć i narysować własną łąkę. Będzie nam potrzebna również taka biała kartka, pisaki, kredki, patyczki do szaszłyków, nożyczki, klej i taśma. Zapraszam do wspólnego działania. Thank you.
Obrazek wygląda w ten sposób. Jak widzicie, pszczoły latają wesoło nad łąką. Pamiętajcie, że nie musicie korzystać z tego szablonu, który dla Was przygotowałam. Możecie stworzyć, zaprojektować własną łąkę według własnego pomysłu. Kto wie, może pojawią się na niej jeszcze inne owady. A teraz, w nagrodę za to, że wytrwaliście ze mną tak długo, mam dla Was jeszcze zagadkę. Znajdź drogę, którą musi pokonać pszczoła do kwietnej łąki. Jeżeli potrzebujesz, możesz zatrzymać na chwilę film. Jestem pewna, że świetnie poradziliście sobie z tym zadaniem. Jeżeli chcecie, ten labirynt będziecie mogli wydrukować i pobawić się jeszcze rysując tutaj tą drogę, szukając tej drogi. Pamiętajcie, dajcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie, udostępniajcie nasz kanał, tak aby jak najwięcej osób mogło uczyć się razem z nami. Do zobaczenia, pa!